Siemanko, witajcie. Padający śnieg. Istnie zimowa aura. I tak właśnie rozpocznie się nowy film na kanale. Bartas już leci. Ja z Ikei przyjechałem. Słuchajcie, znajdujemy się na łowisku Pogalewo pod Wrocławiem. Trzy piękne doby na zakończenie sezonu prawdopodobnie przed nami. Zostało nam jakieś 45 minut do ciemnego. Zaraz będzie ciemno, nie? Zaraz będzie ciemno, jak z tego filmu takiego, nie pamiętam, się chyba był taki film. Nie znam taki tego. To był film, na którym pierwszy raz byłem w Łodzi w kinie i dlatego go pamiętam. I tam był taki sekwencja, zaraz będzie ciemno. Sprawdźcie to sobie. Zaraz będzie ciemno, my się jak najszybciej rozładowujemy. Potem w domku przywitamy się, zobaczcie w ogóle, to warunki to jest jakiś kosmos, jeżeli chodzi o przygotowanie. To wszystko potem, natomiast tak naprawdę będzie to nasze zakończenie sezonu, czyli zasiadka na łowisku Pogalewo. Co ty tam znowu? Tego nie wytniesz, Łukasz dostaje ode mnie prezent, Atlas Fris Rompe i zmuszę go, żeby wam się pokazał w tym do kamery. Będzie śmiesznie, antygwałcik. Łowisko Pogalewo, trzy doby i tak naprawdę będzie to również podsumowanie roku z łódkami Boatmana, bo dysponuję fighterem od roku czasu, miałem aktora 3 miesiące, teraz aktora plusa, jeszcze był lider, także to wszystko jutro, bo jak się ściemnie, to wam łódek nie pokażemy, no bo jak. Natomiast łowisko Pogalewo i podsumowanie roku współpracy z Boatmanem, czyli pływania Boatmanem. Dobra, na razie, my się rozładowujemy. Nie tylko Sonic. Póki jeszcze jasno, kochani, to się rozkładamy. Na razie pontonu nie odwracamy, bo nie ma to sensu. Tutaj ja już kije rozłożone, jeszcze zestawy, nic nie pomontowane. Bartas działa cały czas. Romantiko zrobił z lampeczkami. Nastrój powłączany, słuchajcie, wiadra z Carpold School, ale tutaj nie wolno nęcić nie swoim ziarnem, w sensie nie swoją kukurydzą. Ale my to mamy po to, że tam są w środku jakieś popki, musimy porządki porobić. Natomiast zobaczcie, zresztą zobaczcie, co tutaj Bartas. Patrzcie, co się dzieje, nie? Nawiózł. Gość przyjechał zrobić sobie na koniec listopada porządek z samochodu i zobaczcie, co tu się dzieje. Także sprzedaż garażowa, zapraszamy. Sprzedaż garażowa, tak. Łódeczki już zniosłem, mam swojego fightera. Tutaj u góry macie aktora plusa. Zaraz jeszcze dorzucę aktora zwykłego i jutro sobie trochę więcej popływamy. Natomiast teraz szybciutko się organizujemy i zaraz wam pokażę zestawy. Póki jeszcze jasno, to może w domku. Zobaczymy zaraz. W ogóle słuchajcie, spławki są, wiecie, to jest najlepsze. Nie wiem, czy drobnica. Tu ta lewa strona, to jest w ogóle jakiś kosmos dla mnie, nie? Dobra, działamy, póki nam to wszystko nie pozamakało. A ty co, rzucać tu będziesz? Co? Rzucać tu będziesz? Nie, czemu? Ale testuję. Rozgrzewam. No, powoli się, słuchajcie, ogarniamy. Bartoś odmula swój bałaganik cały. Także wiecie co, z całego pośpiechu muszę was przeprosić, ale zapomniałem wam pokazać zestawów. Ale pokażę wam, jakie kulki poszły. Dostałem w prezencie od Bartasa. Wiecie, mnie osobiście nie stać na takie luksusy. to wyskoczyłem. Dostałem to, to jest, słuchajcie, Pink Pine Anana. Także tu poszedł pojedynczy pop-up. Jutro zresztą, jak będę przewoził wędki, to znaczy, mam nadzieję, że nie będę przewoził, że będzie ryba. Drugi zestaw to jest bardzo zwycięski zestaw, podobny do zwycięskiego zestawu z Miłoszewa, czyli ananas z Eko na górze, połóweczka i na dole jest kraker, połówka, czyli takie trochę pomieszanie, że tak powiem. A trzeci to jest ten słodki popek, który on jest u mnie niezdefiniowany, bo ja nie wiem, co to jest ani nieopisane, ani nic, ale zaraz wam pokażę. Sorki, poczekajcie, tak trochę majtam. Takie popki. Maluteńkie. I tu dwunastka jest na ronim, czyli tak, popek z mainline'a jest na ronirigu, ten słodki mały też jest na ronirigu i na miękkiej plecionce jest taki balans, czyli połówka krakena z połówką ananas acid z Eco Bites.
No i tyle. I PV-eczki, i to poleciało. Trochę tutaj drobnicy nam się pokazywało na echu, wiecie, pośpiech, pośpiech, jeszcze raz pośpiech. Szybko żeśmy zostawiali, sorry, ja to odkładam. Szybko żeśmy zostawiali te zestawy tak naprawdę, bo bardzo mocno nam padał śnieg. No myślę, że jutro wam więcej powiemy. Dzisiaj co jeszcze? No musimy się tu podmulać, co? Tak jest. Z kawką zostajemy. Zobaczcie, co się za okienkiem dzieje. Spróbuję wam pokazać, może będzie widać. Tutaj lekko uchylone, zobaczcie, jak pięknie śniegu. No aura jest niesamowita. Piesek nam pomaga. Fighterem, słuchajcie, się woziliśmy. Pierwsze te kije. Piesek grzeje. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie na zewnątrz. Zobaczcie. Bajeczka. Bajeczka, bajeczka. No dobra, miejmy nadzieję, że spotkamy się przy rybce później. Dobra, nara. A, i musicie mnie zobaczyć w kombinezonie. Ale to jutro. Na razie. Przymierzał. Siema. Dobra, światełko sobie wyłączymy. Cyk, wyłączone. Nie grało w nocy, ale może... Lekko poprzymarzane, słuchajcie, wszystko. Rolki pozamarzały. Ta, lekki był plusik, słuchajcie, i sygnałki przymarznięte. Nic dziwnego, że tutaj to nie grało. Rolka przymarzła. No nic, zaraz trzeba będzie to zlać ciepłą wodą. Swingerek też, zobaczcie, przymarznięty, także nie chciał chodzić. Jak sztywno, zobaczcie. Tim. No dobra, słuchajcie, muszę to naprawić. No bo co? No nie inaczej, zobaczcie, nic nie gra. Rolki pozamarzane w sygnałkach. Słuchajcie tego. Wszystko przymarzło. Dobra, szpula jedna odblokowana. Druga też. No, trzecia też. Bartasa chyba podobnie. Te sygnały nie grają. No nic, no. Sygnały pozamarzane, wszystko nam przymarzło, słuchajcie. Poranne pogalewo, śmiejemy się z Bartkiem, że pogalicewo. Bartas jeszcze śpi. Ja wstałem rano, muszę się trochę poogarniać. Troszkę popracować. No nic, widzimy się chwilkę później przy śniadaniu. Oto Bartasek już się za mnie przywitał. Natomiast ja się biorę za herbatkę. Praktycznie zobaczcie, jak na Miłoszewie. Cytrynka, imbir, tylko tutaj mała modyfikacja, bo jest kardamon. Ta kosa taka zabijaka, nie?
Kardamon, tylko wiecie co, kardamonu nie za dużo, bo jest cierpkie. Za chwilę miodzik jeszcze z lodówki. Gdzie on tu się pochował? Ta, pełna lodówa, nie? Studencka. Studencka, ta. Studencka, bo na rybach to przepych, a tak studencka. Tylko wiecie co, też modyfikacja miodu. Mała modyfikacja miodu, bo miodzik będzie... Kupny. Kupny, tak, ale gryczany. Też taki fajny ten. Fajny, inny posmak. No i tu już herbatka praktycznie, o. Doszła, cztery toreczki i... Zaczynamy dzień, panie Bartku. Tak jest. Dobra, to Bartasek na zmianę ogon. Bartasek, słuchajcie, poleciał zmienić kapcie, natomiast ja kończę za chwilę śniadanko. Mamy godzinę 9:15, kończę śniadanko, Bartas poleciał, a ja się biorę za zwijanie wędek. Mam nadzieję, że nie w jakichś zaczepach, dopiero teraz widzę marker. Może być, że trochę się przewiozłem, ale to niedużo. Zobaczymy. Wiecie, wczoraj ciemno, popłoch ten śnieg, w ogóle ta czołówka jak świeci, to za dużo to nie daje, bo oczywiście wali prosto w czołówkę i nie widać za daleko, ale no dobra, biorę się za zwijkę. Jak widzieliście, przekładałem wędki, bo się przewiozłem, ale no bez kontuzji. Zobaczcie, to jest zestaw zwycięski z Miłoszewa. Taki malutki haczyk, dwie śrucinki, także to jest Miłoszewko. Miękka pletka, 35 lipsów, dlatego 35, ponieważ tutaj wszędzie zaczepy, wszędzie krzaki, wszędzie kołki. Ale wiecie, nie znamy wody, ale to o wodzie później, natomiast teraz biorę się szybko za zwijkę. No i zobaczymy, co tam ten, nie? PV-ki ukręciłem, spróbuję się przewieźć, potem wam powiem jeszcze o łódkach. Ja na razie pływam fajterem, nie wyjmuję reszty, resztę wam tylko pokażę prezentacyjnie jako podsumowanie tak naprawdę roku użytkowania Boatmana. Dobra, lecę po drugą wędkę. Zestaw numer 2. Roni z mainline'owym popkiem, to jest ta pina Anana, różowa, słodziutka. Także to jest drugi zestaw. Dobra, lecę po trzecie. Takie, wiecie co, mam temperaturę tak na granicy.
No i zestaw numer 3, czyli popuś 12 mm, malutki. Ten, co na Miłoszewie też ostatnio dał te dwie mniejsze ryby. Dobra, będą małe zmiany. Ryby nie żerują, ale zmiany będą. Jakieś zielsko, coś tego. Ryby nie żerują, ale będą małe zmiany i Wam pokażę jakie. Temperatura, nie zdążyłem Wam powiedzieć, trochę na granicy przymrozka i na granicy takiego zera. Dobra, będą małe zmiany, zaraz wracam, pokażę Wam co i jak. Natomiast najpierw trochę popływam łódką i poszukamy miejsc, bo jest jasno, mam na to czas. Także biorę fajterka i lecę popływać. Pokażę Wam jakie zmiany, słuchajcie. Więc tak, na te popkowe zestawy tu jest ananas, ale ja jeszcze jedno pudełko kulek gdzieś miałem. Zaraz je znajdę. Pójdzie King Squid. To jest skopek squid i zakładam, słuchajcie, już tu muszę to odkręcić. Zakładam, słuchajcie, tego małego popka. To jest 12, bo tu w opakowaniu są rozmiary typu 14, 15 i 12, takie małe. I drugi to będzie ten ananasik. To jest ananas acid. To jest ten, co na Miłoszewie u góry był na popku. Ananas, to jest to. I też ten ananas będzie mały i drobny, też 12 pójdzie, ta o, mała. Natomiast chciałem trochę zmienić pewną rzecz, jeżeli chodzi o formę. To jest, to znacie, to było na Barducie, w ogóle film z Barduty u góry, macie kartę tutaj sobie, Wam się powinno wyświetlić. Pójdą te poczwarki i wiecie co, założę chyba tą mniejszą, z samej ciekawości, po prostu innej formy. I wydaje mi się, że niech sobie to poleży, także tak będzie to szło tym razem, nie? Dobra, idę popływać trochę. Zobaczcie, szukam miejscówki, spróbuję Wam to pokazać, o ile... Zobaczcie, jaki tu jest gąszcz, ja płynę w stronę markera. Teraz Wam tego nie pokażę. Łódka jest tam, w stronę markera. I zobaczcie, jaki tu jest gąszcz. Przecież tu jest jedna wielka dżungla. Ale za chwilę jest taki mocny spadeczek. Zobaczcie, już wyczaiłem, że tu było połączenie tych stawów. Znalazłem drogę, taką jakby, która łączy te dwa stawy. 4 metry głębokości, 5 stopni woda, zauważcie. Ale jeden wielki gąszcz. O, i nagle się urywa. Bang. I przy markerze... No, jeszcze tutaj jakieś takie porośnięte. Przy markerze znowu się to wszystko wypłyca. No, ale wiecie, no 3 metry tak... No, można by zaryzykować jednym zestawem tutaj tą góreczkę, znaleźć takie czystsze miejsce. Ale tu znowu jakieś... O, badyle. No, tutaj zacząstek łuku, więc może jakaś drobnica, może coś. No, ale tu, wiecie, szukam miejsca na lewą wędkę. Nie bardzo mam pomysł, bo... Trochę tu jest wąsko, ale o... To mnie ciekawi, ten taki spadeczek, ten 4 metry, to jest na lewo od markera. Wiecie co, zapiszemy sobie to miejsce szybciutko na jedynce. Zobaczcie, czysto 3,5 metra, zaryzykuję. Zapisałem sobie GPS-a na jedynce, zobaczcie na zielono. Dość ciekawe miejsce, tu się wypłyca, to jest na lewo od markera. Czekajcie, ja sobie zmienię perspektywę, żebym ja zobaczył, gdzie to jest. Łódka ma pójść tam, zobaczcie, mam 3,30. Trochę się cofnę, zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie. Teraz zaczynam się cofać. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Ale dość czystawo. O, fajny spadeczek, 3,80. I twardawo, fajne takie miejsce. Czysto, zobaczcie, w miarę. Tam na dole jakiś badyl, ale ciężko to zinterpretować.
Bo jakbyśmy odeszli w drugą stronę, będzie głębiej czy nie będzie? Nie, wypłyca się. Dobra, to zawijka stamtąd. No może być, że taki dołeczek znalazłem dość ciekawy. Zobaczcie, 3 metry 30. Zaraz trochę się cofniemy, jeszcze tam na miejscówkę napłyniemy. No dosyć ciekawie i czysto, słuchajcie, 3,80. Fajna meta, nie? 4 metry. Zapiszę to jako dwójeczkę, wybaczcie, na chwilę ręki potrzebuję. O, przestawiłem sobie kratkę na dwójkę, zobaczcie, w tym miejscu. I przytrzymuję punkcik i już jest dwójka zapisana. Te 3,70 złapałem. No dobra, to tak. Zawracamy łódkę do hołma. Dobra, łajba wraca, a ja szykuję zestaw. Dobra, mordeczki moje, już wam szybko pokazuję. Sorry, że mnie nie widać, ale wiecie, no nie ma, musi być narrator, a nie ma aktora, nie? Więc tak, na czubku łopatki orzechy tygrysie. Tu jest taki miks wszystkiego. Tu i właśnie i Vital, i Kraken, i Mojo, i King Squid taki, i ananas tu jest, i pelet, alera, wszystko. Czyli PV-eczki. I tu też jest miks kulek. Co mieliśmy, to pociliśmy jakieś orzechy z Carpot Schoola, również chili. I słuchajcie, to jest zalane wodą. Z łowiska oczywiście i to się moczy już od wczoraj, więc takie zleżałe kulki. No i dobra, idę po zestaw i zaraz wam pokażę resztę. I tu na lewo leci ten ananasik, ananas acid, który wam pokazywałem. No i dobra, słuchajcie, więc tak, łopateczka, tyle. Dosłownie taki zestawik, zapinam PV-kę i lecę. Zobaczcie, gdzie zostawiłem zestaw. Tutaj pierwszy upadł zestaw, takie wtedy było 3,40 na takim lekkim wzniesieniu. Dobra, fighter wraca na hołma, zaraz piknie aparatura, bo tu leży. O, tak jest, pewnie to słyszeliście. No i wiecie, ja zawsze hołma ustawiam sobie trochę dalej od brzegu,
po to, żeby łódka nie wpływała mi w żyłki, bo zobaczcie, tutaj zaraz będą dochodziły kolejne szczytówki i nie chcę, żeby mi dochodziła łódka prosto do żyłek i żeby mi wszystko poplątała. Dlatego wiecie, o, ja to sobie wysteruję pilotem, ona sobie dojdzie. I uważam, że to taka najlepsza opcja, żeby... O, bang. Podejmujemy rozbitka i drugi zestaw. No dobra, słuchajcie, kolejny zestaw. Jezu, przepraszam was. To jest wspominany... Wspominana poczwareczka z batona, z małym haczykiem. W łódce troszkę orzechów tygrysich i kulki. Zapinam PV-kę i jazda. Zaraz tu was odstawię. To centralka, tylko. No dobra, jedziemy. No dobra, wiozę trzeciego. Dobra, zestaw numer 3, czyli PV-eczka, tu już bez orzechów tygrysich i ten King Squidzik, 12-eczka, mały pop-up. I, no jak widzicie, nie wiem, 10 kulek na pół, nawet nie chyba. Dobra, jedziemy.
jak widzieliście, powieziony. A, trochę ciągnę nosem, przepraszam was. Do domku na pogawędkę, nie? Tam sobie pogadamy trochę więcej. Dobra, nark. Sorki, trochę będzie na okno. Ale lepiej na okno niż na mopa, nie? No dobra, słuchajcie. Ja powieziony, jak widzieliście. Wczoraj trochę tak na wariata. Od razu znaczy, że nie ma Bartasa, bo Bartas pojechał zmienić opony. Nie wiem, czy już mówiłem, nie pamiętam, bo wiecie, raz relacja, raz tutaj nagrywam, więc trochę mi się ciężko połapać. Bartas poleciał zmienić opony, natomiast ja jestem i oficjalnie ponownie mogę wam powiedzieć, że jesteśmy na łowisku po galewo, jesteśmy po jednej dobie, jesteśmy bez ryby. Wczoraj trochę na wariata, żeśmy się powozili i tak, wiecie, no trochę nie po mojemu, trochę nie po Bartka myśli. Bartek bardziej rzutowy, ja wywózkowy. On tak, wiecie, szuka możliwości rzutu na każdej nowej wodzie, ale tu jest dość trudne łowisko, tu jest co chwilę górka, z górki, pod górkę, zresztą widzieliście, że przebywając do miejsca położenia zestawu, sorki, tak zerkam na kuchenkę, bo mi się gotuje woda, zerkam na... Boże, nie zerkam. Jak widzieliście na Chosądzie, co chwilę płynąc na miejscówkę, górka, dół, górka, dół, górka, dół, tak pod rzut, tak pod rzut, to tak wiecie, no Bartas by musiał to sobie zmarkerować, pewnie by mu to zajęło cały dzień. Dlatego wczoraj tak trochę na wariata żeśmy się powieźli, łowiliśmy na głęboko na około 5,5 metra, 5,70, jeden zestaw płycej na 3 metrach, wiecie, no nie znam pogalewa, jesteśmy tutaj pierwszy raz, na stanowisku numer 5 mamy lokalesów, my jesteśmy na czwórce. Nie znamy wody, mało nęcenia, tak jak widzicie, PV-ki, kładziemy zestawy trochę na czuja, gdzieś tam typuję te miejscówki wzdłuż, jak wzdłuż tych takich rantów, kantów, jak kończy się spadek, ja na końcu spadku kładę zestaw, czekajcie. Na końcu tego spadku kładę zestaw, albo od mojej strony, jak widzę kolejną taką góreczkę, to przed samą tą górką staram się ten zestaw ulokować, bo miejmy nadzieję, że ryby chodzą w trochę głębszych partiach wody i poruszają się wzdłuż tych takich ścian, bo to są praktycznie pionowe takie ściany, te spadki są takie, że... No ale fajne, fajne łowienie, to mi się podoba to właśnie pod tym względem, że nawet jeżeli jesteście 20 metrów od brzegu, macie 6 metrów wody i jeżeli ryba wejdzie w zaczep, a są takie zaczepy, bo widać, że gdzieś jakieś kołki leżą, coś gdzieś tam jest, to jeżeli ta ryba wchodzi w zaczep, to kawałek od brzegu, a jeszcze jesteście w pontonie, bo z brzegu tej ryby nie wyjmiecie, także... Dla mnie bardzo fajne miejsce. Może po południu albo w dniu jutrzejszym pokażę wam cały węzeł sanitarny, bo jeżeli chodzi o przygotowanie, to właściciele naprawdę stanęli na wysokości zadania i tutaj szapoba i jestem pod ogromnym wrażeniem. Także tutaj bardzo, bardzo, bardzo spoko. Zresztą te ceny promocyjne, które możecie obserwować na ich profilu na Facebooku, czyli łowisko chyba po galewo, na fejsie tak to się nazywa, to po prostu cena to jest jakaś miazga, no cena jest niezauważalna prawie, że. Także no... Przewieziony, powieziony, trochę z nadziejami, woda 5 stopni, zimno, zamarzły rano rolki, zamarzły kołowrotki, trzeba było, tak wiecie, sygnałek w ręce i obchuchać to, ale poodmarzało i dajemy radę, na razie teraz temperatura jest tak na granicy zera i plusa, także na razie nie przymarza. No i tyle, czekam na Bartaska, nie wiem jaką Bartek będzie miał strategię, ja się przerzuciłem na drobno, widzieliście, po czwarka na leżaku. Miejmy nadzieję, że coś nam się uda złapać. Natomiast po południu bądź wieczorem z Bartasem spróbujemy wam przygotować podsumowanie Boatmana, bo też tutaj głównie po to przyjechaliśmy, że chcieliśmy tak naprawdę zamknąć sezon trzema dobami, powiedzieć wam trochę o sprawowaniu się łódki, bo bardzo dużo piszecie na piliwie, czy kupić, jak się sprawuje, czy działa, czy nic się nie wiesza, czy nic się nie zepsuło. Wiecie co, no ja tak naprawdę już rok jestem z Boatmanem, Bartas chyba 7 miesięcy czy 8 ma aktora, więc Bartas powie wam o aktorze, jak mu się to wszystko sprawuje. Ja natomiast powiem ze swojej perspektywy, powiem plusy i minusy. Bez zbędnego wychwalania, bardzo obiektywnie, minusów... Nie wiem, no słuchajcie, pogadamy wieczorem. Powiem wam co i jak, jakie są moje spostrzeżenia na temat marki Boatman. No nie tak może globalnie, no bo wiecie, no to ja tylko jednostkowo powiem ze swojego doświadczenia. No ale z racji tego, że piszecie i pytacie, no to uważam, że gdzieś tam tej opinii potrzebujecie. Będę nagrywał jeszcze w zimę, jak dobrze pójdzie, o ile nie zamarznie, a ja będę miał chwilę czasu, nagram wam film o Echosondzie, który również zapowiadałem już na postach, na fejsie, na inście. Tutaj na dole wam się wyświetli Instagram i Facebook, jeżeli chcecie być na bieżąco, to wbijajcie na Insta, tam no parę tych... Parę setek followersów jest, także mam nadzieję, że dołączycie do grona ludzi, którzy chcą popatrzeć co tam u mnie i jak to łowienie wygląda. I tam również są właśnie informacje aktualne na temat tego, że będę tworzył film odnośnie Echosondy.
nie uważam się za jakiegoś prekursora, jeżeli chodzi o czytanie Hosondy, bo tutaj bym zostawił to spinningowcom, bo to są profesjonaliści. Natomiast moje obiektywne zdania na temat echa, jak czytać, jak odbierać, jak kolory, jak ustawiać tę Hosondę, jakie parametry są najbardziej optymalne, aczkolwiek ciężko jest z dobraniem tych parametrów optymalnych, bo każda woda ma, wiecie, inną gęstość, jest więcej zaczepów, mniej. Te kołki zaczepy inaczej wyglądają, jest trochę więcej drobnicy, więc wiecie, no echo też zupełnie inaczej reaguje i każda woda się swoimi prawami gdzieś tam rządzi. No ale nic, no to słuchajcie, to na filmie o Echosondzie. Zbędnie nie przedłużając, czekam na Bartaska, robimy obiad. Potem wam się pokażę w śpiochu, na Witasie, Bartas obiecał. Ja już dzisiaj nockę spędziłem w śpioszkach, w kombinezonie i było mi bardzo ciepło, czyli cały ten komplet dresowy, czyli spodnie i bluzę, wszystko zdjąłem, spałem w tamtym, wiecie co, spoko, no to na chwilę będzie, zaraz będzie chyba wchodzić do kraju, do sprzedaży, także nie będzie to jakieś kosmicznie drogie, a wiecie, w plery nie wieje, także, no ale to też powiem wszystko, jak już go założę. No i tyle, fajnie, kurde, wiecie co, fajnie, taki późny listopad, praktycznie zaraz mamy grudzień i domeczek, ciepło, ogrzewany, taka mini kuchnia. Szkoda, że nie ma. Tak właśnie wygląda padnięta bateria w Canonie i tak to się odbywa. Wymień akumulator, chlas, nie ma. Zaraz będzie się ładował kolejny, także zaraz to przedłużę i wrzucam do Powerpacksa, niech to się ładuje. Skończyłem na tym, że szkoda, że nie ma właśnie małego takiego zlewiku, bo wiecie, jak na przykład narobi się kawki, herbatki, trochę tych garów, coś tam się nagotuje i lecieć trzeba obmyć to tam. Bo tutaj nigdzie wody nie widziałem, nie wiem, nie rozglądałem się tak bardzo, ale chyba nie widziałem jakiej bieżącej wody, żeby jakieś kraniki tu były przy domkach. I trzeba lecieć do węzła sanitarnego i tam jest zmywarka, no to też potem powiem co i jak, ale tak, i trzeba z tymi garami lecieć. I tutaj ubolewam w domku, że wiecie, no szklankę przepłukać coś, no po kawie do herbaty, po kawie do drina, no wiecie, no musi być czyste, nie? Szkło. No właśnie. Więc to jest tylko taki jeden minusik, natomiast ogrzewanie i cała reszta to jest petara, także super, 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 widzimy się później, mroźne, ośnieżone, pogalewo, trzymajcie się, nara. Słuchajcie, Bartasek do mnie dzwoni, już żebym go poprzewoził, bo on ma tam wędki, wiecie, jeszcze nie przewiezione, ja go nie przerzucałem ani nic. Mówię, dobra, spoko, więc tak, fajtera podłączę do ładowania, natomiast przewieziemy Bartasa plusem, ja tą pokrywkę. Pokrywkę zabiorę. Plusa już ze sobą mieliśmy na Jerzynie i na Jana Miłoszewie miałem ze sobą. Dzisiaj to już jest trzeci raz, kiedy widzę się z jego mościem. No i tyle, dobra, pakujemy plusa, idziemy poprzewozić Bartasa. Natomiast za chwilę będę miał dla was i tak jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ będzie to pierwszy w Polsce plus, ale wersji pro, bo ten jest tylko z Echosondą. Także będzie preorderowy plus pro na testach. Dobra, mordeczki, miałem wam pokazać sanitarkę. To właśnie idę, tutaj jest, mija się stanowisko numer 5 i dochodzi się do dwóch takich budek. Zawsze musicie mieć ze sobą kluczyk. I teraz tak, tutaj jest pierwsza budka, w której macie produkty w Wrocławiu. Możecie je zakupić, jest pełny cennik. Podejrzewam, że wystarczy się skontaktować tutaj z właścicielem. Z boczku przede wszystkim macie wodę, którą możecie sobie nabierać. Jest taka ładna budka, wszędzie są kamery, lampki z czujką ruchu, także po ciemku również jak wchodzicie to wszystko jest otwarte, elegancko. Tu otwieracie sobie kluczykiem i patrzcie na to. Pełen węzeł sanitarny, światełko, cyk. Macie kabinę prysznicową, umywalka, ciepła woda. Tu jest cały czas ogrzewane, bo słuchajcie, nagrzewnica chodzi. Tak, to ja, siemano. Umywalka z ciepłą wodą, wszystko mydełko półuzupełniane, możecie sobie zrobić pranie. Również Bartasek wczoraj wstawiał, słuchajcie, pranie. Także możecie sobie umyć gary, elegancko, kibelek, wszystko fajnie, pięknie. Praktycznie nówka, płytkami, wszystko jest powykładane. Więc pełen węzeł sanitarny, ogrzewany, tu jest cieplutko. Śmiało możecie brać sobie prysznic. No i tyle, no dla mnie petarda. Dobra, wracam, bo już Łukasz do mnie idzie z aktorem plusem w wersji pro i zaraz będziemy przewozić Bartasa. Tu jeszcze wam pokażę dobrą rzecz, bo tak, tu jest łowisko, tutaj gdzieś stanowisko 5, natomiast tutaj wracając, zobaczcie jaka piękna Odra.
dosłownie zaraz za łowiskiem przypływa bieżąca odra, no normalnie petara. Jak tu karpie nie biorą, to tam sobie można sypać. I z krótkiej zasiadki z pogalewa można się bujnąć na odrę. Zgodnie z obietnicą, kochani, przewozimy Bartasa. Łuki doniósł mi Aktora Plusa w wersji Pro. Tutaj jest troszeczkę inna aparatura, zaraz Wam o niej opowiem. Natomiast standardowo jak w Plusie, czyli macie dwie komory, jest przedziałka. Z tyłu zaczep do wywózki, możecie go używać do ziga. To tutaj też już kilka filmów na ten temat powstało. Bardzo prosty zestaw. Popeczek na kurwszanku. Parę kulek dosłownie, to jest zestaw helikopterowy. Bartas prosił, żeby to gdzieś tam blisko przewieźć, więc to pewnie blisko gdzieś tam zostawimy. Echosonda SN22, czyli tą echosondę już znacie. Natomiast jeżeli chodzi o aparaturę, jest pewna różnica, ponieważ ta łódka ma troszeczkę wgrany inny soft. Zobaczcie. Wygląda to trochę inaczej. Tutaj macie punkty GPS-a, które możecie pozapisywać i tak jak wreszcie aparatur. Natomiast tutaj obraz łódeczki jest zupełnie inny. Jedynka, dwójka, trójka oznaczają komory plus zaczep, to widzicie. Tutaj z lewej mamy kierunek płynięcia, punkty od hołma, jaką mamy odległość. I najważniejsza rzecz, że w lewym górnym rogu samym macie taką ikonkę satelity i Wam pokazuje ilość satelit, czego we wcześniejszych softach nie było. I uważam, że to bardzo fajna opcja, że Boatman to poprawił. No dobra, bierzemy się za płynięcie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, zanim wypłyniemy, słuchajcie, ustawimy echo, zmienimy sobie język. Jest English, znajdziemy polski, jest Polska, dokładnie, wrażliwość 75, symbole ryb, no niech będzie, oświetlenie, objętość zrobimy na średni. Tak jest i wystarczy. Dobra. Łódka na wodzie. Tam prawy marker Bartasa. No i mamy 2 metry, 2,20. 2,5, 2,60. Bartas chciał to na końcu tego spadku, żeby mu to postawić w miarę blisko. Tak jest, na końcu spadku. Puszczamy zestaw, czyli cyk. W lewo, komora się otworzyła, zestaw leci. Elegancko. Zestaw ulokowany. Dobra, odstawiamy kija. No dobra, wracamy łajbą. Powiem Wam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, słuchajcie. Mianowicie w momencie, kiedy chcecie zapisać punkt GPS, tak jak to było na poprzednich łódkach, tam zapisywały się tylko punkty po numerach. Tutaj w tym softcie jest taka możliwość, że możecie ten punkt zapisać sobie i nazwać. Czyli na przykład tak jak tutaj sobie łowimy, przypuśćmy, nie wiem, prawa wędka to jest marker, no to zapisujecie sobie, nie wiem, punkt numer 3 na przykład i możecie go nazwać marker. I to jeżeli
ktoś potem myli się w punktach czy coś takiego, to pozwala Wam trochę lepiej i fajniej zidentyfikować wszystkie punkty, które powywoziliście. Tym bardziej, że na przykład jeśli łowicie na czterech jeziorach, przypuśćmy, możecie sobie podzielić te kolumny i na czterech różnych jeziorach zrobić, możecie sobie różne nazwy i wtedy będziecie połapani na każdym jeziorku i na każdym zbiorniku. Po nazwach połapiecie się, gdzie te zestawy można kłaść i gdzie były kładzone. No i tyle. Mega ułatwienie, bardzo fajna sprawa. No dobra, moi drodzy, drugi zestaw. Bartosz prosił, żeby nie zmieniać nic kompletnie, więc zostaje taki tam plecik, parę kuleczek dosłownie. Słuchajcie, różnica między Acturem Plusem w wersji nie pro, czyli z Echosondą samą, jest taka, że tam jest pilot jednoręczny, a tu jest pilot dwuręczny, tak jak umie w fajterze, czyli komory otwieracie z prawej strony. Tutaj przycisk do ustawiania home'a, kalibracja łódki, oświetlenie, powrót do home'a, zaznaczenie punktu, sterujecie łódką przód, tył, lewo, prawo, a tu przytrzymując przyciski, naciskając joystick czy w lewo, czy w prawo, albo otwieracie komory, albo poruszacie się po punktach GPS-u. No i tyle, dobra, płynę i lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam teraz szybciutko takie małe zestawienie związane z łódkami. O, tu jakiś papruch na obiektywie. Pokażę Wam małe zestawienie. Postawiłem łódki obok siebie, pokażę Wam, jakie są różnice. Tak, pobieżnie, na szybko. Myślę, że Wam trochę rozjaśni, co i jak. Dobra, to idę. No dobra, zestawiłem Wam tak, swojego fightera z Actorem Plusem w wersji z Echosondą, z jednoręcznym pilotem, i Actora Plusa w wersji Pro, czyli z Echosondą i z GPS-em. Mojego fightera doskonale znacie, to jest tak naprawdę jedna z najbardziej zaawansowanych łódek od Bootmana, czyli Echosonda SN3, czyli największa, o najlepszych parametrach, pilot dwuręczny, łódka z tylnymi komorami, ze środkową komorą, tylko ja nie mam przedziałki, bo nie używam. Tutaj ten pasek jest stały. Fajna rzecz, jakby można było właśnie w fighterze wprowadzić coś takiego, że ten paseczek, który jest w Actorze Plusie, jest odpinany. Fajnie, jakby tutaj również w fighterze można było coś takiego zrobić, ale to, wiecie, sugestia dla producenta przyszłościowa. Oba Actory Plusy mają taką przekładkę, tak jak wczoraj był śnieg. My później się zorientowaliśmy, że ona była w pudełku, bo myślałem, że jej nie ma, a była. I można przykrywać towar tak, żeby nam PV-ka nie zamokła, jak mocno pada. Actor Plus w wersji Pro, zobaczcie, również ma tą pokrywkę. I ma również przekładkę. Ta sama przekładka również pasuje tutaj, tylko ona jest wyjęta, bo to jest łódka, z której my korzystaliśmy na Jerzynie. To jest łódka, którą ja miałem na Miłoszewie. Te filmy już na pewno widzieliście. Najważniejsza różnica między tymi dwoma plusami jest taka, że w wersji Pro Echo jest to samo, słuchajcie. Natomiast są różne piloty. Tutaj macie pilota jednoręcznego, tutaj jest pilot dwuręczny, tak jak Wam mówiłem. Obsługa jest praktycznie taka sama, natomiast tutaj nie ma GPS-u, więc odchodzą wszystkie te punkty GPS-u, które możecie sobie nakładać i zakładać. I to odchodzi. Zobaczcie, jak to rozmiarowo wygląda. Jeszcze raz fighter i dwa plusy. Dla porównania macie wiadro Carpool Skula, żeby sobie sprawdzić, jak to mniej więcej rozmiarowo wygląda. No dobra, więcej wieczorem. Mam nadzieję, że coś Wam rozjaśniłem. Dodam jeszcze, że obie łódki mają wskaźniki naładowania baterii. Tu jest ten przycisk zewnętrzny. Tu się otwiera przód, żeby się dostać do baterii. Czekajcie, bo przymarzło delikatnie. O, wiecie, zimno jest, ten plastik jest twardy, on tak się nie chce dobrze otwierać. No i tu macie baterię montowaną na klips. Także tak to wygląda, moi drodzy. Tutaj fajnie się to zapina. Do ładowania towaru możecie to odpiąć. No dla mnie petara. Ale to o plusie, słuchajcie, wieczorem. A teraz spadam do domku, jakiś obiadek, bo już trochę się człowiek zgłodniał. Dobra, nara. Witajcie. 23:15, przepraszam. A my jesteśmy właśnie po wywózce. I już Wam pokażę dlaczego. Tada! Pogalewski listopadowy karpiszon. No dobra, zwijamy się, nie? No. Num. Słuchajcie, pojechała prawa wędka.
z głębokości około 6,5 metra. To jest ten zielony, zaczarowany Miłoszewski. Ostatnio cały czas zielona wędka mi jeździ. W sensie zielony swinger. Nieważne, w którą, gdzie by na stojaku stał. Ale Łukasz powiedział, że dzisiaj nie zakładasz pajacyka, to będą ryby. Tak, właśnie, mówiłem. Nie zakładam pajacyka do spania, to będą ryby. I słuchajcie, ryba, nie? To ja chyba muszę zdjąć mojego. Może być. No i jesteśmy po drugiej dobie. Jak widzieliście, w nocy się działo. Kawusia na szybko. Wędki zaczarowane. Ryba jeszcze, kochani, w worku. Mamy poranek, zjemy śniadanie i bierzemy się za rybcie. Jeszcze trochę śniegu mamy. Malusieńki przymrozek nad ranem. No i tyle, dobra. Piję kawusię i widzimy się przy rybie. Mamy dla was rybcie. W ogóle jestem przeszczęśliwy. Dziękuję Bartkowi za asystę, za podebranie. Już powinien dostać złotą piłkę. Niestety. Trochę się przerzuć rozwoju. Sobie na tył. Teraz, nie zapinaj będzie. Słuchajcie. Mamy rybkę, nieważona, ale w okolicy, nie wiem, 12 kg. Bardzo ładnie wygarbiona. Słuchajcie, zimowy karp z Pogalewa. Przeszczęśliwi. Na małego popusia, 12 mm. To był King Squid z Eko. Także zestaw praktycznie widzieliście, jak były zestawy sypane, także prawie w ogóle. Słuchajcie, spróbujemy pokazać rybę. Ryba nam wypoczęła w worku, ale nie ma jakiejś takiej zbędnej, nie ma zbędnej agresji, także zaraz zobaczymy. Oczywiście w worku nasz towar, więc wszystko się zgadza, ryba żerowała. Ale piękne ma łuski. No łuski na dole to są w ogóle bajeczne, tylko na razie się prędzi jeszcze koleżanka. Lub kolega. Lub kolega. No to... Ale do ciebie to koleżanki chyba bardziej idą. Lgną. No, idzie. Pięknie. Piękny Pogalewski, słuchajcie. Przepiękny Pogalewski karpiczek. Końcówka listopada. Piękne branie, rolka oczywiście. Piękna ryba, odjechała. Bardzo silna była, trzeba to zauważyć. No właśnie tak. Z 15 minut mieliśmy roboty, także. Taka rybeńka, kochani. Jeszcze jedna nocka przed nami, miejmy nadzieję, że coś się uda. No ale już i tak sukces, przeogromny. No dobra, wypuszczamy rybę, przewozimy zestawy i za chwilę się widzimy. Pierwszy Pogalewski, słuchajcie, bardzo zadowoleni. Końcówka miesiąca, końcówka listopada. Jutro 1 grudnia. Także tak zamykamy rok z Bartaskiem na Pogalewie. Wypuszczamy tego mieszkańca, tej pięknej glinianki. Heja! O, między nogami mi trzeszę. Dobra. Po rybie Bartosz wziął się za gotowanie. Jeszcze trochę pracuje. Ale już przewieziony, nie? Tak jest. Artystyczny nie ma, to jest tak, to jest angielskie łowienie. To jest właśnie to. Co będzie do jedzenia? Ragu, prawdziwe, 4 ragu. Godziny, czyli o 17 dopiero zjemy. O w mordę, które jest późno? 13. O matko. Ja się idę przewozić, słuchajcie. U, patrz, tę okiennicę zepsuł.
Idę się przewozić. Pogoda nam się zmieniła, wiecie dlaczego? Wiatr zaczął wiać, ale to po prostu strasznie. Szczególnie tam od strony trochę ten wał nas trochę chroni od odry. Natomiast tak, u mnie to samo, czyli King Squid na prawym zestawie. Tu zrobiłem sobie fajnego bałwanka. Tego, to jest mainline popek, połówka plus, wiecie co, nie wiem, to jest za kulka czerwona. Nie pamiętam, bo luzem jakoś miałem te kulki z pudełka wyjęte. Nie wiem, może Mojo? Może tak? Nie wiem. Natomiast tutaj jest Massive Popek Red Monstrum. No i standardowo zmieniam tylko jedno miejsce, potem wam pokażę gdzie. Mamy kolejną rybkę, słuchajcie, pojechała mi środkowa wędka. Barta już idzie z rybą. Ciut mniejszy od tamtego. Tu już zaraz kolejny odpinamy. Bałwanek. Także no dobra, my działamy. Dobra. Jesteś. Dobra, słuchajcie. Ile to było? Pół godziny od wywózki? Maksymalnie, słuchajcie, pojechała ryba na ten zestaw, który wam pokazywałem środkowy, czyli tu jest bałwanek. U góry ten mainline słodki. U Bartka. Czyżby branie? Będzie, no. Jakiś opad? Nie, branie do góry. No dobra, trzymaj. Rozłączamy się, słuchajcie, bo branie u Bartka. Tak. Chyba tak. Ale chyba branko. Chyba branko. Bez gadania. I? Pusto? Kurczę. No dobra, pokażę wam zestaw, słuchajcie. Mam nadzieję, że widać. Tu to było to samo, co wtedy, no. PV-eczka, zobaczcie. Parę kulek, zanim ona zapracuje. Ja z tym uciekam. Muszę to szybko wywieźć. Nara. Co tam, Łukaszku, mamy? Jest drugi, listopadowy. Andrzejki dzisiaj. Wiesz, że ja czekam na tego grudniowego, nie? Ja czekam na tego z grudnia. Troszkę mniejszy od tamtego, ale równie cieszy i to bardzo dobrze. Taka pora. Jak się czuje łowca? Łowca się czuje wyśmienicie. Łowca się czuje wyśmienicie, słuchajcie. Troszkę mniejszy, ale naprawdę intensywnie żerował na pewno, bo naprawdę no pół godziny, żeby wejść od razu. No i rolada, więc musiał być głodny. Spróbujemy. Trochę nam się pręży jeszcze. Wyżej, wyżej. Naprężył, poczekajcie, bo jeszcze taki podgięty. Nie rozprostował się ładnie. Cały czas nagięty. O, już teraz puścił troszkę. Ale fajnie, co? Ja nie mogę. Rolada w ciągu dnia, pięknie, co? Z 4 metrów, słuchajcie, wytypowałem nowe miejsce. Wytypowałem nowe miejsce, słuchajcie. Nie poszedłem tak głęboko, tylko wysunąłem się trochę do góry, postawiłem zestaw na takim delikatnym spadzie, tam było 4 metry, może 4,40, coś takiego, taka głębokość. Ta ryba stamtąd pojechała, czyli chodziła ewidentnie po spadku, wzdłuż spadu się przemieszczała. No dobra, jeszcze raz. Chciałoby się powiedzieć Gosławiński, a to Pogalewski.
Na Gosławicki to za mały trochę. O, chciałoby się bardzo. No może w przyszłym roku Gosławice. Słuchajcie, no przepiękna rybunia. No dobra, woda. Woda, woda. Nie ma co czekać. No siemano, trochę podmęczeni. Nie da się ukryć. Rozpadało się nam, gęby czerwone. Na zewnątrz 4 stopnie, w środku ciepło, gorąco prawie, że już powoli się szykujemy do wyjazdu, Bartasek się ogarnia. Także, no nie przechodzimy do podsumowania, może jeszcze wieczorem powiem wam parę słów. Natomiast no teraz odpoczywamy. Takie już popołudniowe godzinki i ta, i relaks, relaks. Także, no zobaczymy, może wieczorem pokusimy się o podsumowanie zasiadki. Dobra, narka. Druga notka przed nami. Słuchajcie, mieliśmy wam powiedzieć o łódkach. Znaczy obiektywnie, żeby nie było, że reklama, bo jak ktoś będzie myślał, że reklama, to już niech teraz wyłączy. Natomiast obiektywnie odnośnie użytkowania boatmanów, Bartas miał aktora? Aktora. Prawie rok i Bartas zaczyna, a ja potem powiem od siebie. Tak, witajcie na moim podsumowaniu o łódkach. Tak, Łukasz, tak jak powiedział, miałem aktora, zaznaczam miałem, ale do tego dojdziemy. Rok temu w grudniu odebrałem swój egzemplarz, wersja aktora Pro, czyli ze wszystkimi możliwymi funkcjami, czyli GPS i echo sonda, które są bardzo przydatne. Więc jeśli się zastanawiacie, czy którą wersję wybrać, brałbym zawsze Pro, bo zawsze i echo sonda, a szczególnie GPS-y wam się przydadzą. W plusie mówisz? W plusie. Znaczy nie w plusie, w aktorze. A w aktorze. W aktorze, znaczy ogólnie, żeby brać wersję Pro zawsze, no bo Basic to albo trzeba dokładać później jakąś echo sonda, albo Deepera, który de facto też ma GPS-a. Wersja z samym GPS-em też jest dobrze, jeśli podpinacie zewnętrzną echo sondę, jak na przykład Deepera. Ale no, jeśli chcecie brać od razu łódkę i mieć wszystko razem w zestawie, no to weźcie zawsze wersję Pro. Dobra, przejdźmy do całej genezy. Czemu akurat aktor zwykły, a nie na przykład fighter, tak jak ma Łukasz? Z tego względu, że moje wypady na ryby to są głównie wypady na szybkie nocki, jak jestem w trasie po pracy albo sam, albo z kimś ze sklepów z danego rejonu, albo z naszymi teamowcami, promotorami z Sonika bądź z innych marek się spotykam nad wodą, więc jakby niepotrzebna mi taka duża łódka, mimo że jeżdżę busem, ale i tak tego miejsca zawsze jest mało, to taka łódka mała, kompaktowa wydawała mi się najlepszym rozwiązaniem i tak faktycznie było, była ze mną na w większości mniejszych takich wodach, jak teraz na przykład jakiś PZW czy innych łowiskach mniejszych, ale była też ze mną na zasiadce z Michałem Jasiakiem na Sempulnie. Jest to duży zbiornik, pływaliśmy tą łódką, nam wydaje mi się z 300-400 metrów na dość sporej fali i dawała sobie radę, było fakt faktem dość ciężko, bo trzeba było bardzo mocno ją jakby kontrować, ale dała radę, jakby nie poddała się fali, dopłynęła w tą i z powrotem. Wszystko na jednych bateriach. Nigdy nie miałem tak też, mimo na przykład byłem w tym roku, na początku roku, chyba bodajże w kwietniu na Edwards Lake i używałem tamtej łódeczki, no to było tam przymrozki, no to jakby wielokrotnie, znaczy nie wielokrotnie, była bateria, miała niski poziom naładowania ze względu na zimno, ale zawsze jakby tutaj łódka wracała do brzegu. To jest właśnie w funkcji GPS, że nawet jak wam się coś rozładuje, no to przy modelu GPS lub Pro łódka wam wraca do brzegu, tak? Tak, dokładnie. Mam to samo w fighterze i uratowało mi to tyłek nieraz. Więc jeśli nawet wam się coś nagle stanie, no to łódka jak poczuje, że straciła zasięg z bazą, to automatycznie wraca do punktu home, więc jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie i nie musimy, nie wiem, brać pontonu, poczuć pontonu lub płynąć w pław po łódkę, więc jest to mega rozwiązanie. Więc jakby bateria mimo zimna jakby dawała sobie bardzo dobrze radę w niskich temperaturach, więc to na duży plus. Jedynym minusem tej łódki, jak dla mnie, były te jakby dwie podzielone komory, ponieważ przy dłuższych zestawach, przyponach, jak chciałem zastosować, no to tutaj już jakby powodowało to utrudnienie. Musiał być moim zdaniem wtedy sztywniak, który by jakby wypadł i on się jakby nie plątał, ale no to też miałem chyba z 2 czy 3 razy taką sytuację, że po prostu
przy dłuższym sztywniaku haczyk się zaczepił po prostu o ten taki mały kawałek wystający. Taki rancik. Tak, taki rancik, dokładnie. I jakby zestaw musiał być na nowo wywiedziony, jest to na minus, ale jakby łódki, jakby, że tak powiem brzydko, w cudzysłowie, pozbyłem się w październiku, czyli niecały miesiąc temu. Służy teraz mojemu przyjacielowi. Był ostatnio z nią na uroczysku karpiowym i udało mu się wygrać sektor, z tego co kojarzę, więc jakby świetnie się sprawiła nawet na takim bardzo obleganym łowisku, jak jest uroczysko karpiowe. A jakby, że tak powiem, pozbyłem się jej z tego względu, że właśnie w miesiącu październik lub listopad teraz miała premierę łódka właśnie Aktor Plus, na którego czekam. Ja czekam oczywiście na wersję Pro, która lada moment na początku 2022 roku jakby będzie już tutaj na miejscu u dystrybutora, więc ja swoją odbieram na początku sezonu i przyszły sezon na pewno z Aktorem Plusem spędzę i wtedy myślę, że spotkamy się również z Łukaszem na koniec sezonu, żeby podsumować, jak ten, przez ten cały dokładnie. Rok wypadł Aktor Plus, ale Aktor zwykły oceniam na 7/10, więc jeśli potrzebujecie małej, kompaktowej łódki lub zapasowej łódki, jak jeździcie gdzieś na jakieś małe wody, to ten wybór będzie dla Was idealny. Oddaję głos do Łukasza. Co, reklama czy obiektywnie? Obiektywnie miało być. Słuchajcie, no ja pływałem praktycznie wszystkimi łódkami od Boatmana, natomiast ja bardzo krótko i obiektywnie powiem na temat Fightera, bo jest to dla mnie najbardziej optymalny wybór. Owszem, Plus też jest tak naprawdę w tym budżecie dla mnie jedną z najbardziej atrakcyjnych łódek ze stajni Boatmana, natomiast ja wolę Fightera. Dlaczego? Fighter jest troszeczkę wyższy, troszkę większy, ta komora jest okrągła, jest większa objętościowo, są te boczne, tylne komory. Ja mam teraz tą nową wersję Fightera, czyli wybrałem sobie kolor camo, natomiast jest troszeczkę też inna bateria w tej łódce. Inaczej troszeczkę otwierają się tylne klapy, reszta praktycznie jest taka sama, dodatkowo jeszcze są diody dookoła. Także ja wymieniłem czarnego Fightera na camo w tej odświeżonej wersji i nie żałuję. Jest to łódka, z którą się praktycznie nie rozstaje. Najważniejsze jest to, że ona jest tej najbogatszej wersji, czyli Pro. Mam cały czas GPS-a, mam punkty home i to jest dla mnie najwygodniejsze. Z tego nigdy nie korzystałem, bo jak wcześniej miałem łódkę, zawsze tą łódką trzeba było wracać do brzegu, a teraz widzicie, no cała zasiadka, my cały czas te zestawy wywozimy i ta łódka na spokojnie wraca mi do brzegu i to jest najlepsze, co może być. Jeżeli chodzi o rok użytkowania, kilka razy brzeg przywaliłem, nawet tutaj mi się zdarzało. Ona jest ani nieodpęknięta, ani nigdzie nie jest połamana, nie jest nawet mocno porysowana od dołu. Myślę, że na kolejnym filmie na wiosnę pokażę Wam. Naprawdę odkłada się ją na kamieniach, na korze, na piasek, wszędzie. Bardzo fajnym plusem jest to, że te dysze, które są z tyłu, jak macie śmigiełka, wiecie, od silników i są te dysze, to one spełniają funkcję tak jakby korty. Tylko że korta jest wąska i te wszystkie śruby napędowe w innych łódkach są małe, a tu są właśnie duże śruby i wiecie co, naprawdę przez grążele możecie przepłynąć, natomiast jeżeli nawet wpłyniecie w takie krzaczory, nie wiem, jakaś moczarka, jakieś takie rzeczy, które się plączą, to i tak dużo łatwiej jest tą łódkę z tego wykaraskać, bo ta dysza jest duża i tak naprawdę to się tam mocno nie zawala i można normalnie palcem wszystko ładnie sobie tam powyciągać, nie trzeba używać narzędzi mikroskopijnych albo penset, tak jak jest przy kortach, bo niektóre korty są naprawdę malutkie i to wszystko utyka. Dokupiłem tylko drugą baterię, czyli mam teraz dwie baterie, więc taka zasiadka, jak ja sam na przykład siedzę, to ja mogę siedzieć na tych dwóch bateriach około tygodnia czasu. Natomiast jeżeli chodzi o wożenie ekipy, tak jak czy jestem z Bartasem, czy jestem z Sadim, czy z kimkolwiek i wożę, czyli po 6 wędek za każdym razem i rano i wieczorem to są przewózki, no to na tych dwóch bateriach takie 3-4 doby bez problemu można pociągnąć. Ja na chwilę obecną jestem bardzo mocno zadowolony. Nie mam zamiaru tego zmieniać, nie będę tego zmieniał, będę ją katał do końca na pewno, jak tylko, nie wiem. Jego żywota, jej żywota. No miejmy nadzieję, no słuchajcie, naprawdę nie traktowałem jej jakoś super ulgowo. Owszem, ja jestem pedantyczny, jeśli chodzi o sprzęt, ja to wycieram, ja to czyszczę, ja to płuczę, opłukuję to wodą, nie zostawiam zaschniętych rzeczy, żeby wiecie, no te serwa nie pozalepiały się, ale ani razu jeszcze jej nie smarowałem, nic z tym nie robiłem. Więc jak na chińszczyznę, w cudzysłowie, jak to niektórzy cały czas mówią, że chińszczyzna, zresztą co dzisiaj nie jest chińskie. Właśnie. 3/4 Mercedesa jest chińskie. I słuchajcie, na razie nic w tej łódce się nie stało, więc ja z nią będę pływał. Gorąco polecam, jeżeli macie jakieś pytania bardziej szczegółowe, zapraszam na priv, albo na Messenger, albo na Instagram. Tam wbijajcie. Także wiecie, no dobry rok chyba z tym Boatmanem, no nie ma co narzekać, mi się wydaje.
20 plus. Check. Tak, 20 plus. Dużo wyjazdów. Check. Tak, no bardzo dużo w tym roku byłem na rybach. Trochę mi się oberwało za to, no ale... A na Czechach, jakbyśmy na Katlów, też miałeś fajtera? Na Czechach też miałem fajtera, tak. Film już jeszcze nie jest zmontowany. Ale słuchajcie, nie, to po Galewo będzie po Katlow, bo wiecie, no muszę się zorientować w filmach, bo jeszcze mam Katlow niezmontowane. Tak, Katlow już widzicie, u góry karta do Katlow. Katlow już jest opublikowany, także sorry za małą dezorientację, ale Katlow już jest. Tak, i na Katlow też była łódka i też dawała radę. I wszyscy się pytali, co to za łajba. Bo nie wiem, czy tam jest dystrybutor w Czechach, czy nie, ale byli i Anglicy, byli i Węgrzy, Holendrzy, Niemcy. Nie wiem, czy widzieli tą łódkę, ale wszyscy się pytali, co to jest. Także, no trochę no. Furory zrobiła. Tym bardziej, że w Kamo, wiecie, mi się mega podoba. Taki Forest Kamo bardziej. Tak, Forest Kamo. No to jest, wiecie, moja druga pasja. Hunting, hunting life. Także mi pasuje Real Tree, taki kamuflaż. Tak, Real Tree. Słuchajcie, druga doba przed nami, czekamy na ryby, miejmy nadzieję, że coś wyjedzie, pojedzie, zagwizda i zagra. Nasze centralki tutaj za głową tutaj. Tak jest. Zapiszcie. No i dobra, no co? Do zobaczenia. Enjoy, nara. Już nagrywasz? No, jak? No dobra, słuchajcie, miałem wam się pokazać w pajacyku. To jestem, pajacyk już trafił do sprzedaży. Długie nogawki, kieszenie tutaj z boczku, drugie kieszenie tutaj, żeby się ogrzać. Całość rozpinana, również kaptur jest zapinany. A zapnij się do końca, ale musisz zdjąć czapkę. Do takich mocnych zimorodków, nie? Tak. O, tak. Squid Game. Także słuchajcie, bardzo ciepłe, polarowe. Nie jest to ani za grube, ani za cienkie, tak naprawdę. Kieszonka na telefon, jakby ktoś potrzebował. Zamek, jeżeli chodzi o potrzeby fizjologiczne, bo panowie się będą pytać, również od dołu się otwiera, więc tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Ciepło w dupę, grzeje nery. Cieplutko, no wyskakiwaliśmy do brania w tym, nie? Normalnie. Także spacerowaliśmy sobie, ciepłe, fajne. Ja mam na sobie eleczkę, mam prawie 190 wzrostu i jest taka akuratna. I z LK trochę pływałem, trochę tutaj wszystko wisiało, ale jak ktoś ma z przodu więcej czegoś niż ja nie mam czegoś, to ktoś ma, no to wtedy musi założyć XL-kę i wtedy się Maciek zmieści, nie? Dobrze, a co ty tam masz na tych nogach? Co to za te papcioszki? Papucie domowe. Te przedszkolanki. One mi się z Alfem kojarzą, bo mają takie przyszycia jak Alf ten z bajki. Tak. No dobra, co za chwilę usiądziemy z Bartasem, podsumujemy wam stół. Za siatkę podsumujemy, ale Bartas powie pierwszy, a potem powiem drugie swoje spostrzeżenia. Zobaczymy jak pójdzie. Peace. Love. Okej, okay, kochani, moi mili, u Łukasza na kanale, czas na podsumowanie naszej zasiadki na łowisku Pogalewo obok Wrocławia, dokładnie koło brzegu dolnego, więc tak jak ja mieszkam we Wrocławiu, jest to dla mnie idealne miejsce w sumie na późno jesienne, zimowe zasiadki. Jest to moja pierwsza zasiadka na tym łowisku i mam nadzieję, że nie ostatnia, mimo że to jest nasze zakończenie sezonu z Łukaszem, już najprawdopodobniej zarówno ja, ani Łukasz nigdzie nie pojedziemy. To może, jeśli pogoda dopisze, woda nie zamarznie, to może jeszcze po świętach, a przed nowym rokiem uda mi się tu wyskoczyć. Zabiorę ze sobą Wikę, ponieważ domki są naprawdę bardzo dobrze przygotowane. Jest ciepło, jest ogrzewanie gazowe, jest kuchenka. Tutaj z czwórki jest bardzo blisko do łazienki, gdzie znajdziecie właśnie prysznic, toaletę. Jest zmywarka, która ułatwiła nam bardzo dużo tutaj pracy. Nie musieliśmy zmywać ręcznie, tylko wyrzucaliśmy na noc rzeczy do zmywarki. Dzisiaj się wydarzy to samo. Jest też pralka, jeśli ktoś przyjeżdża na dłużej, ja potrzebuję coś wyprać, ponieważ jest tu trochę gliniany teren. Więc jeśli na przykład pada i nie wiem, się ubrudzicie, to jak najbardziej można tam to wszystko wyprać.
Kapsułki do zmywarki są, więc myślę, że proszek do prania również jest. Jest tam ogrzewanie, cieplutko, jest naprawdę bardzo dobrze przygotowane. Tak właśnie powinny wyglądać moim zdaniem łowiska, jeśli ktoś chce się za to brać, ponieważ łowisko Pogalewo jest przygotowane w 100% i jest idealnie naszykowane na właśnie takie wypady, właśnie czy to z dziewczyną, żoną, czy z całą rodziną, ponieważ w domku mamy dwa łóżka, dwie takie sofy, na których mogą spać nawet cztery osoby. Dwie są bardzo komfortowe, tak jak ja tu z Łukaszem jesteśmy. Jest naprawdę bardzo komfortowo. Jeśli chodzi o ryby, udało nam się, że ryby dopisały bardziej Łukasza. Ja tu jestem tylko podbierakowy i kucharz akurat na tym wyjeździe, ale bardzo miło było się spotkać z Łukaszem. Mimo tego, że często spotykaliśmy się w tym roku na szybkich zasiadkach, no to wiecie, jak jest na szybkich zasiadkach po pracy, gdzieś tam 17-18 dopiero nad wodą, zanim wędki, jakaś kolacja, chwilę pogadania, człowiek zmęczony, od razu idzie spać, rano szybka zawilka do pracy, więc nie ma czasu na te rozmawianie. Nasza wspólna zasiadka jeżynowa też się troszkę tak rozłożyła, że Łukasz był z Sadim, ze mną był mój tato, Artur i Wojtek, więc tak trochę się rozdzieliliśmy, więc też nie wyszła nasza wspólna taka zasiadka, więc tutaj szybka decyzja Łukasza. Zobaczyliśmy, że łowisko Pogalewo w danym terminie nam pasującym jest wolne i cyk, Łukasz zarezerwował, jedziemy. Jeszcze co ciekawe, tutaj w listopadzie w tym roku łowisko puściło, że można wszystkie zasiadki od listopada chyba do końca grudnia, tak mi się wydaje, są w połowie ceny, więc tak naprawdę 50% ceny, więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że tutaj śmieszne pieniążki zapłaciliśmy za samo łowienie, więc żal było nie przyjechać. Więc tak, wracając pierwszego dnia w niedzielę, bardzo padał śnieg, wywieźliśmy, tutaj powiem troszkę na minus dla nas, że troszkę na oślep bym powiedział, szybkie przygotowania, też nie widzieliśmy za bardzo wody w dzień, tak naprawdę troszkę po macoszemu, jak dzieci we mgle się zachowaliśmy. W poniedziałek rano ja musiałem pojechać z samego rana do Wrocławia, więc tylko zjadłem śniadanie i ruszyłem, zostawiłem wędki i wszystko dla Łukasza, żeby tu działał. On w tym czasie poprzewoził, w międzyczasie nagrał dla was film o łódkach. Ja wróciłem koło godziny 15, zjedliśmy szybki obiad i wzięliśmy się dalej do pracy. W końcu mieliśmy czas też, żeby pogadać, więc ogarnęliśmy wszystko, co tam potrzebowaliśmy. Pogadanka i poniedziałek wieczór, branie Łukasza około 23. Zameldował się piękny pogalewski karp, około 12-13 kg, nie ważyliśmy go dokładnie. Rzuciliśmy go do worka, poszliśmy spać. W nocy kilka takich popikiwań, takich brań, opadów, szczególnie u mnie, bo zdecydowałem się, że będę łowił na białe robaki, więc jakby wydaje mi się, że jakieś tam małe, białe ryby się tym interesowały, ale nic specjalnego. Rano wstaliśmy, przygotowaliśmy śniadanko, zograliśmy rybę, później przewieźliśmy wędeczki. I o godzinie 14 u Łukasza było kolejne branie, tym razem rybka troszkę mniejsza, ograliśmy ją zaraz po wywiezieniu zestawów. I teraz tak mija nam czas pięknie na piciu herbatki z prądem, nieprawda, nie jest z prądem, mija na piciu herbatki, zjedliśmy pyszny obiad. Ale to Łukasz już się wypowie. Jezus, musiłeś. I czekamy, no ostatnia noc przed nami, jutro z samego rana zwika, dlatego pożegnanie i podsumowanie Pogalewa właśnie teraz, bo jutro nie będzie na to czasu. To wszystko z mojej strony, zaraz Łukasz wam przyjdzie i powie, jak on widział to zakończenie sezonu na łowisku Pogalewo nieopodal Wrocławia. Ja żegnam się z wami tymczasem i do zobaczenia na kanale Łukasza. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo coraz więcej będzie tego wszystkiego i coraz więcej będzie oczywiście Sonika, bo kilka nowości Łukasz będzie miał dla was do testów, będzie miał dla siebie, dla testów, żeby sprawdzać i opowiadać wam o sprzęcie Sonika, jak on się sprawuje, ponieważ Łukasz jeździ bardzo dużo na ryby, jest bardzo często zarówno na PZW, jak i na wodach komercyjnych w północnej części Polski, więc ma okazję sprawdzić na każdym gruncie nasz sprzęt, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia. Tymczasem cześć!
A ja, póki Łukasz pali papieroska, nagram wam coś jeszcze. Ale zatrzymam. Okej, okay, tak jak obiecałem wam chwilę temu, powiem wam o jednym produkcie, który zmienił w sumie jesienne zasiadki. Chociaż tak naprawdę nie tylko jesienne, ale wydaje mi się, że w każdej porze roku jest to przyrząd, który naprawdę może się przydać. Zazwyczaj każdy z nas ma albo powerbanka, albo akumulator testowy na rybach, lub tak jak tu, dostęp do prądu z wtyczką. I mam dla was, ostatnio sobie zakupiłem. Jest to ogrzewacz do butów zimowych, na snowboardowych, na kabel USB. Są to dwa takie elementy. Ci, którzy jeżdżą na nartach, doskonale mogą znać ten produkt lub znają z hoteli, różnych pensjonatów. Są takie drążki, na których zawiesza się buty snowboardowe czy do nart. A tutaj mamy to w formie takiej przenośnej. Są to dwa takie elementy, które wkładamy do butów. One są teraz ciepłe, bo chodzą od jakiegoś czasu. Wysuszyły mi jedne wodery, teraz suszyły drugie. Teraz wrzuciłem sobie do kaloszy, że jakbym wychodził teraz do brania, to bym wkładał nogi do ciepłych butów. Do transportu tu się wszystko łączy. Dość długi kabel. Jak widzicie, można to sobie wszystko ładnie zwinąć i taka niewielka rzecz. A cieszę, zaraz tu z powrotem zamontuję i pokażę wam to w środku, jak to działa. Dobra, to akurat używamy do akumulatora. Podłączamy do wtyczki. I tu akurat dajemy do kaloszy, wkładamy do jednego buta i do drugiego i zostawiamy. Ja tu daję, to nie będzie widać, będziemy zasłaniać. Ja tu daję troszkę głębiej, żeby tam mi wysuszyło w tych partiach na dole butów. Tu przed chwilą chodziło w spodnich butach. Pięknie, fajnie suszy, wszystko cipełko, nie musimy tego suszyć, bo jak wiemy, suszenie spodnich butów, jak tam zamokną w środku, jest to bardzo, bardzo ciężkie. Więc jest to produkt, który zmieni całkowicie moje zasiadki, jeśli chodzi o suszenie butów, bo miałem z tym ogromny problem. Także polecam wam bardzo serdecznie. Koszt takiego urządzenia to około 90 zł plus koszty wysyłki. Mi udało się wyrwać to w cenie 60 zł, bo na promocji ostatnią sztukę złapałem, więc jeśli ktoś dobrze poszuka, to jest w stanie dostać ten produkt w niższej cenie. Są też wersja Pro tego i inne wersje, musicie poszukać, tak naprawdę wujek Google wam wszystko powie, także polecam wam bardzo serdecznie. Pem, czas, start. No, jak widzieliście, Bartosz, ty nie lubisz tego, nienawidzisz. Bartłomiej, pamiętajcie, Bartłomiej. Nie piszcie w komentarzach Bartosz, tylko Bartłomiej. Słuchajcie, świetnie podsumował film. Ja zbytnio nie przedłużając, bo tutaj to nie chodzi o takie nie wiadomo jak długie vlogowanie, nie przedłużając, powiedział wam wszystko. Jak wygląda nasz przyjazd, jak wyglądało łowienie, zresztą widzieliście na zasiadce. Ja postaram się szybciutko podsumować sezon, który był dla mnie bardzo łaskawy. Ja bardzo dużo byłem na wodzie, tak jak Bartas powiedział, czy to PZW, czy to komercje. Naprawdę w tym roku również połapałem. No nie wiem, to szczęście do tych ryb jakoś tak mi się trzyma. Wiecie, no rozmowa o kulkach, złotych kulkach, takich, nie takich. Wiecie co, ja przez cały sezon łapałem na wszystko. Łapałem na Vitala, łapałem na Eko, trochę było Decathlonu, gdzieś tam końcówka jakaś warmuza, jakiś popek czasem się trafił, zioło prezesa czasem się trafiło. Massive się trafił właśnie, ostatnio przecież praktycznie od... Na całe krążno jeździłem ze Squidem, jeździłem z Bolseną, Red Monstrum, popki, zresztą to wszystko widać na filmach. Także jeżeli chodzi o przynęty, ja byłem bardzo mocno różnorodny, ale praktycznie ryby padały na wszystko. Więc wiecie, no, z mojego punktu widzenia to jest lokalizacja, doświadczenie, no i trochę szczęścia, nie da się ukryć. Także dla mnie no przepiękny rok, zakończony na świetnym łowisku. Może nie jest to jakoś super wielkie i duże łowisko, ale za to jest bardzo wymagające. Ja lubię i takie miejsca i kręcą mnie strasznie takie klimaty, gdzie jest głęboko, gdzie są górki, gdzie są spady, dołki. Pogalewo jest kilkoma stawami, które zostały zalane, jest na środku droga, na której też można łowić. No, dla mnie słuchajcie super, no bo jeżeli ryba ma 15 metrów od tej miejscówki, no to nie jest pomost, tylko od miejscówki przygotowanej ryba ma parę metrów głębokości i naprawdę
trzeba mocno się napocić, żeby ona nie zaparkowała wam w tym spadzie. Super, bardzo fajne łowienie. Myślę, że przyjedziemy jeszcze raz, tak jak ty mówiłeś. Przyjedziemy jeszcze raz, weźmiemy sobie trójeczkę, bo dla mnie trójka jest najbardziej wymagającym stanowiskiem na tej wodzie. Prawa strona, niestety, ja jak wiecie, łowię po lewej, więc prawa strona lepsza zostaje Bartasowi. Natomiast ja będę się trzymał lewej strony, ale też są takie fajne miejsca, ale Bartas będzie miał korzenie, będzie miał zwalone drzewa, będzie łowienie na floating, będzie przepinanie, przewijanie żyłek, coś mi się wydaje, bo tutaj nie wolno łowić ze strzałówkami, więc wydaje mi się, że będzie bardzo intensywnie. No słuchajcie, no co rzec, no przecież no bywanie na rybach to jest chyba coś, czego niektórym z was brakuje i tutaj trzymam kciuki, żebyście mogli jak najczęściej być na wodzie. Dla mnie świetny sezon, ogromne podziękowania dla Sonika, Katlo, wyjazd, naprawdę całemu zespołowi, wszystkim chciałem podziękować za to, że mogę uczestniczyć w tym procederze wprowadzania marki Sonik do Polski. Bez zbędnej reklamy, reklama będzie na firmach kolejnych w przyszłym roku. Ja ponownie jakieś część produktów dostaję do swojego testowania i tak będzie ze wszystkim. Także jak już Bartas mówił, no co, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Coraz więcej was przybywa. Te subskrypcje widzę, że codziennie są klikane i może nie w jakimś zatrważającym tempie. No ale i tak bardzo mocno dziękuję, że to klikacie, że chcecie to oglądać. I mam nadzieję, że wszystkie treści, które tutaj nagrywamy, które wam przekazujemy, są takie przystępne i fajnie wam się to ogląda. Także do miłego zobaczenia. Nie wiem, czy uda mi się to opublikować przed świętami. Wątpię. Pewnie po nowym roku dopiero ten film wejdzie. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Także jeszcze raz. Bardzo dziękuję, że jesteście. Do miłego zobaczenia. Na razie. Trzymajcie się. Piona.